Mam nadzieję, że tradycyjnie przejdziemy, że przyjadą do nas trzej królowie. W związku z tym będę Państwa zachęcał do wspólnego śpiewania, żeby było głośno, żeby było słychać, że czekamy na trzech króli. I oni myślę, że niedługo odwiedzą Heroda po to, żeby dowiedzieć się, w jakim kierunku mają podążać, bo widzieli gwiazdę. A potem ruszymy razem z trzema królami, razem do kościoła garnizonowego w tym roku. Witam Was, drodzy mieszkańcy miasta Legionowa, wszystkich parafii naszych legionowskich, na tym orszaku Trzech Króli. Dołączamy do innych miast w naszej Polsce, gdzie rusza ten orszak, oznajmiając objawienie Pańskie, że narodził się nam Jezus Chrystus, a gwiazda betlejemska objawiła Go nie tylko nam, ludziom wierzącym, ale również ówczesnym poganom w osobach trzech mędrców, trzech króli. Dzisiaj ta gwiazda przyświeca i nam, ale byśmy tych trzech króli mogli tu na to spotkanie zaprosić, trzeba również głośnym, gromkim śpiewem kolęd dać znać, że tu zgromadzeni jesteśmy przed ratuszem naszego miasta i że stąd z trzema królami za przewodem gwiazdy chcemy kroczyć tym orszakiem królewskim na uroczystą mszę świętą z okazji objawienia Pańskiego, święta Trzech Króli. Spraw, abyśmy za przewodem tej gwiazdy oraz Trzech Króli szli na spotkanie z Twoim Synem na każdy dzień. Niech Twój Syn Jezus Chrystus rodzi się w naszych sercach każdego dnia. Niech króluje w naszym życiu rodzinnym i osobistym. Niech prowadzi nas drogami Bożych przykazań w naszym życiu zawodowym i społecznym. Prosimy Cię, Boże, abyśmy byli dla innych tą betlejemską gwiazdą wskazującą drogę do Twojego Syna. Spraw, byśmy wędrując drogami życia wraz z trzema królami ogłaszali światu i naszemu miastu narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Zaśpiewajmy gromko, choć jest to dzień pełen blasku, ciepły dzień słoneczny, gdzie to słońce przedziera się za chmur, zaśpiewajmy radośnie w śródnocnej ciszy. Śródnocnej ciszy głos się rozchodzi, głośno wszyscy. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie. Wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć Mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Co was sprowadza, mędrcy? O, witaj, czcigodny królu Herodzie. Rzecz się stała niesłychana w twoim narodzie. Tu, na twojej ziemi, gwiazda nas doprowadziła i obwieściła narodziny nowego króla. Jakiego króla? Jakie narodziny, jakie dziecię, o czym wy mówicie? Mesjasza, długo wyczekiwanego w całym kraju. Kogo? Mesjasza. Chcielibyśmy zobaczyć to dziecię. Chcemy skłonić przed nim kolana, uczcić go jako naszego Pana. A co na to mówią twoi kapłani? Jak odczytują stare księgi? Coś słyszałem, jak opowiadali. Taki werset ciągle powtarzali,
Emmanuel, Bóg z nami. Świat na to czeka. Dzisiejszy dzień to jest przede wszystkim dzień, kiedy już uświadamiamy sobie, że tworzymy jedną wielką rodzinę ludzką. Pan Jezus odchodząc mówi do apostołów, idźcie nauczajcie wszystkie narody i to jest taki testament dla nas wszystkich. Dzisiejsze święto do objawienia przede wszystkim ukazuje naprawdę, że Pan Jezus przyszedł, aby zbawić wszystkich ludzi. I dlatego nie może zabraknąć naszej modlitwy, naszego starania, modlitwy za misję, za misjonarzy i jednocześnie za tych wszystkich, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. Ciesząc się, że jesteśmy blisko, że znamy Jezusa, że Chrystus z nami jest na każdy dzień, i szczególnie w sakramentach świętych, a szczególnie w Eucharystii, wtedy również tego życzymy i wszystko czynimy, by jak najwięcej ludzi mogło poznać Chrystusa, by świat, a szczególnie czy najbliższy świat, cała nasza ojczyzna, ta ona właściwie się wybija w Europie, ale również Europa by się otworzyła jeszcze bardziej na Pana Jezusa, by Pan Jezus miał, można powiedzieć, taki tytuł do tego, by wspierać wszystkie wspaniałe, dobre inicjatywy. Niech więc to towarzyszy nam teraz na przejście do kościoła świętego Józefa Lubelskiego Najświętszej Marii Panny, też wyrazy uznania, że po prostu tak na tym, że przy współpracy z miastem, głównie w tym roku spoczęła tutaj na miasto i na parafię garnizonową, można powiedzieć, ciężar, odpowiedzialność za przygotowanie orszaku trzech króli. A więc niech to modlitwa, tak jak młodzież śpiewała, ona przede wszystkim w kolędach wyrażała swoją wiarę, swoją radość, tak my przez całe przejście starajmy się również wszyscy włączyć. Thank you.